Cześć wszystkim, dzień dobry, ja jestem Ola, witam Was gorąco na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem stycznia, który był wyjątkowo obfity, jeśli chodzi o książki. Przeczytałam 8 książek, 4 książki papierowe, tak, 4 tutaj widzę dobrze rozłożone i 4 w formie elektronicznej, e-booka bądź audiobooka. Myślę, że to będę nadmieniać właśnie, o którą formę mi chodziło, jak już będziemy się zbliżać do danej książki. I myślę, że bez zbędnego przedłużania zapraszam Was dalej. Myślę, że tym razem ominiemy sobie kolejność chronologiczną i może zaczniemy najpierw od książek papierowych, a później ja sobie tutaj odpalę listę właśnie na tablecie i będę patrzeć, jakie książki udało mi się też skończyć elektronicznie. Ja Wam powiem w ogóle, że przez to, że pierwszą książkę skończyłam zaraz na początku miesiąca, bo czytałam ją głównie w grudniu, to mi się w ogóle wydawało, że ja jakoś tak mało książek przeczytałam w tym miesiącu, a ich było dużo, bo dużo też jakby przeczytałam przed początkiem stycznia, w sensie dużą część tych książek. Ale żeby tutaj nie komplikować, chodzi mi tutaj o Czas żniw Samanthy Shannon, który skończyłam bodajże 2 albo 3 stycznia, nieważne. Wow. Brakuje mi trochę słów, jak mam opisać tę książkę, ponieważ spodziewałam się zupełnie czegoś innego. Myślę, że nie ma za bardzo co tutaj mówić o fabule. Powiem tyle, że jest to takie post-apo, połączone takie z trochę... Dobra, nie będę może tutaj kombinować z czym połączone, ale tak, nie wiedziałam, że będzie to takie trochę post-apo, ale to nie jest post-apo, ale taka wizja przyszłości. O, markowało mi tego słowa, chodzi mi tutaj o taką antyutopię. No, taki motyw, powiedziałabym, kontroli społeczeństwa przez władzę. Musiałam sobie to ułożyć w głowie, co chcę powiedzieć. Powiedziałabym, że nie spodziewałam się tutaj tej części fantastycznej, że ona będzie tak wyglądać. Ja nie wiem, dlaczego ja miałam jakiś obraz takiego high fantasy, a nie właśnie urban fantasy, bo to jest urban fantasy, które dzieje się w Anglii. No i myślałam, że to będzie takie bardziej, nie wiem, w stylu takich, wiecie, właśnie high fantasy dziejących się w innym świecie, ale właśnie jakoś tak, nie wiem, ta książka była dla mnie takim zaskoczeniem i mówię tutaj bardzo bez ładu i składu, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale ja bym chciała, że jeżeli ktoś jeszcze nie przeczytał tej książki, to żeby też się tak zaskoczył jak ja, więc nie chcę tutaj zdradzać, o czym ona konkretnie jest. Ma ona taki, powiedziałabym, dość wysoki próg wejścia, ale po kilkunastu stronach, kilkudziesięciu, to się trochę już rozjaśnia. Mi też dużo pomogło, nie ukrywam, porozmawianie z moją koleżanką, która już tę książkę wcześniej czytała i mi tam pewne rzeczy objaśniła. Co prawda z tyłu jest słowniczek, który dużo pojęć też tłumaczy, przynajmniej w tym wydaniu. Nie wiem jak w wydaniu innym, ja mam to wydanie ekskluzywne, nie wiem, czy to jest ekskluzywne, czy jakieś na jakąś rocznicę. No dobra, tu jest niby napisane ekskluzywne wydanie pierwszego tomu. Tutaj jest z tyłu właśnie słowniczek. Mapka chyba też jest z tego, co pamiętam, ale ta mapka jakoś za wiele nie wnosiła. Tylko z takiej ciekawostki tutaj jest takie pojęcie mini-lord. A ja za każdym razem czytałam to mim-lord. I mi się, wiecie, mimowie. I ja mówię, ale o co chodzi, dlaczego oni się nazywają mim-lord? I dopiero potem zobaczyłam, że to są mini-lordowie. Tak abstrahując od tego, co o tej książce chcę powiedzieć. Słyszałam też opinię, że jest to część całej tej serii, która jest najbardziej taka właśnie w klimacie młodzieżówkowym i czuć tutaj to. Powiedziałabym, że tak przesiąka ta młodzieżówkowatość, nazwijmy to tak, ale no im dalej, tym lepiej i powiedziałabym, że no jestem zachwycona, bardzo mi się podobała, Samantha Shannon mnie nie rozczarowała i oczywiście kolejne tomy czekają na półce, może właśnie w lutym te kolejne tomy zacznę czytać. Jaki jest kolejny? Zakon mimów, no czyli do tych mimów, do tych nawiązujemy, do tych, no, wiadomo o co chodzi. Nie, przepraszam, ja chyba teraz wszystko poplątałam. Nieważne, jeżeli powiedziałam totalnie teraz jakieś głupoty, to proszę mnie poprawić w komentarzach, czy to byli mini lordowie, czy to byli mim lordowie, whatever. Samantha Shannon, czas żniw, bardzo, bardzo pozytywnie. Ja Was przepraszam za tą moją głupawkę. Wybaczcie mi tutaj takie moje małe wtrącenie, ale nie dawało mi spokoju to, że tak tutaj naplątałam. Ja to w książce czytałam jako mini lord, a to jest właśnie mim lord, który właśnie w następnym tomie nawiązuje do tego, że to jest zakon mimów. Moja tutaj paplanina była bardzo chaotyczna, więc wybaczcie mi tutaj to wtrącenie. Już oczywiście odsyłam Was dalej. Nie wiem, o co mi chodzi. Kolejną książką to zaczniemy sobie od książki, o której mówiłam Wam w reading vlogu. Oczywiście karta Wam się u góry pojawi. Jest to Rzeka Zaklęta. Ja zawsze chcę powiedzieć Zaklęta Rzeka. Rzeka Zaklęta Rebeki Ross. O tej książce Wam właśnie mówiłam we vlogu. Jest tutaj mitologia celtycka. Jest tutaj młodzieżówka, są tutaj takie klimaty wyspiarskie, magia takich trochę żywiołów, bo mamy tutaj różne duchy. Mamy młodego chłopaka, który wraca po latach na wyspę
z której się właśnie wywodzi, z której pochodzi, no bo na jego wyspie został obezwany, ponieważ na jego wyspie doszło do porwań dziewczynek młodych. No i on ma pomóc właśnie w rozwiązaniu zagadki. Mamy tutaj taki lekki motyw romantyczny. Jeżeli lubicie właśnie takie młodzieżówki w takim surowym klimacie, i lubicie też fantastykę, to myślę, że ona się Wam powinna spodobać. Więcej nie mówię, odsyłam Was oczywiście do mojego reading vloga, tam o tej książce jest więcej. Teraz tak, teraz może jeszcze zaczniemy od czegoś łagodniejszego. I mamy tutaj Tajemnice Gwiazdkowego Puddingu Agaty Christie, czyli to jest taki zbiór opowiadań, powiedziałabym około świątecznych, ale chyba tylko to pierwsze jest świąteczne, właśnie to tytułowe, chyba Tajemnica Gwiazdkowego Puddingu, ono chyba było tylko takie świąteczne. Reszta to są takie opowiadania właśnie różne, nawiązujące do Herkulesa Poirot, w sensie one, w nich bierze udział Herkules Poirot i Panna Marple jest chyba na ostatnim, z tego co kojarzę. Czy polecam tę książkę? Jeżeli lubicie pióro Christie, no to jakby wiecie, to jest dalej Christie. Ja bardzo lubię ten styl, te pomysły właśnie na zagadki, one są dość proste. Chyba najbardziej mi się podobało to pierwsze i taka mi się myśl nasunęła podczas czytania, że te książki czyta się jak takie odcinki serialu. Zwłaszcza tą tutaj miałam takie poczucie, że ona przez to, że ma dużo tych opowiadań, nie wiem ile ich tam było, 7 czy coś takiego, przez to, że ona ma kilka tych opowiadań, one są takie właśnie jak odcinki serialu, które mamy ten główny motyw, tego Herkulesa, który rozwiązuje zagadki i każda zagadka to jakiś inny odcinek. Mi to nawiązanie właśnie jakoś bardzo mocno weszło do głowy, zwłaszcza, że chyba podczas czytania tej książki oglądałam też Glass Onion, który jest drugą częścią filmu Na noże. Mój mózg dzisiaj powoli myśli, wybaczcie mi, który właśnie też są w takim klimacie trochę Christie. I tak właśnie jakoś mi się to nasunęło, że tutaj taki film, tutaj właśnie serial i tak trochę bym powiedziała, że to jest taki serial w książce. No oczywiście wydanie piękne właśnie od wydawnictwa Dolnośląskiego, zbieram dalej. I jeżeli jesteście ciekawi, to czytam teraz Zbrodnię zimową porą. Też oczywiście Agaty Christie, taka ładna niebieska książka. Dalej, przejdźmy sobie dalej do czegoś, co było nożem w serce, bym powiedziała, w tym miesiącu. Książka, którą oczywiście zapowiadałam, że będę czytać właśnie w filmie 12 książek na 2023 rok. Lolita, Nabukowa. Ojej, ta książka była miażdżąca. Ona opowiada o relacji 40-letniego mężczyzny właśnie z 12-letnią dziewczynką. O fabule mogę tylko powiedzieć tyle, co jest tutaj z tyłu napisane, z tyłu książki, że właśnie ten 40-latek postanawia wyjść za matkę naszej tytułowej Lolity, żeby być bliżej właśnie tej dziewczynki. I nie chcę tego ubierać w słowa, wszyscy wiemy oczywiście, jak możemy taką relację nazwać. No i tak, jeżeli chodzi o to, co mamy w tej książce, mamy tutaj bardzo mocno napisane właśnie przemyślenia naszego głównego bohatera, którym właśnie podążamy, jakby czytamy jego dziennik i jego wszystkie przemyślenia, jego wszystkie jakieś pomysły. Z jednej strony on sobie zdaje sprawę z tego, że to, co robi, to nie do końca jest akceptowane przez społeczeństwo i szuka jakichś różnych mików, jakichś różnych takich sposobów, jak ominąć pewne rzeczy, jak coś ukryć, jak on się boi przed tym, że zostaje wykryty. Z drugiej strony on sobie to wszystko racjonalizuje, wszystko sobie tłumaczy, wszystko według niego jest okej, że to jest miłość i że przecież on ma prawo kochać naszą Lolitę tytułową. No, książka naprawdę, naprawdę mocna. Oczywiście wielu z Was polecało mi też na Instagramie, kiedy wrzuciłam zdjęcie właśnie Lolity, żeby czytać Vanessę, moją mroczną Vanessę. Oczywiście będę czytać Vanessę w następnej kolejności, bo tak jak też mi dawaliście znać, żeby najpierw czytać Lolitę, później Vanessę, bo w Vanessie są odniesienia do Lolity. No tak, książka przepiękną ma okładkę. To, że ona była reklamowana swojego czasu jako książka romantyczna, jako książka idealna na walentynki, jako zabawna historia miłosna, to mi się po prostu nie mieści w głowie, nie mogę tego zrozumieć. Dla mnie ta książka powinna być nazwana horrorem, nie wiem, dramatem psychologicznym, nie wiem, thrillerem psychologicznym, co kto woli, bo ja się w nazewnictwie oczywiście gatunków za bardzo nie znam, ale ja bym tak to sklasyfikowała, bo ja po prostu miałam ciarki. Ja byłam przerażona, jak to czytałam i nie mogłam po prostu przestać rzucać brzydkich słów na głównego bohatera, na jego pomysły, które on tutaj sobie znalazł i wcielał w życie. Także Lolita to jest ostatnia książka papierowa, którą udało mi się przeczytać. Pozwólcie, że ja sobie tutaj teraz zerknę na kolejne pozycje, bo ja mam oczywiście pamięć rybki akwariowej. Tak, kolejną książką, którą udało mi się skończyć, to oczywiście wkleję Wam tutaj okładkę, było Ukochane równanie profesora Yoko Ogawa.
autor. No i mamy tutaj literaturę piękną. O tej książce też Wam wspominałam we vlogu, o ile dobrze pamiętam, więc w tym vlogu, który wspominałam wcześniej, też znajdziecie odniesienia właśnie do tej książki, jak o niej opowiadam. Historia dość popularna, dość dużo ludzi ją kojarzy właśnie na naszej książkowej tutaj społeczności. Ja przyznam szczerze, że nie tyle, że się nie zachwyciłam, co nawet się nie rozczarowałam. Mam takie poczucie, że no spoko, fajnie, podobała mi się ta książka, jest ona wrażliwa, jest ona taka właśnie wzruszająca w pewnych momentach, ale mam wrażenie, że styl po prostu autora i w ogóle styl literatury pięknej, japońskiej czy azjatyckiej, jakby to powiedzieć, nie jest dla mnie. Ja doceniam te książki, podoba mi się ich prostota, w sensie jeżeli szukacie właśnie takich prostych książek, które tak mocno pewne rzeczy podkreślają, właśnie tą taką relację, tutaj mamy profesora, którego pamięć trwa 80 minut i przychodzi do niego gosposia, razem później ze swoim synem i oni tak sobie żyją właśnie razem w takiej, powiedziałabym, harmonii, w jakimś sposób sobie przeżycia wymyślili, jak z tą chorobą profesora sobie radzić. No jest taka właśnie ciepła ta książka, ale nie będzie to mój ulubieniec, ja po prostu mam wrażenie, że to nie jest styl dla mnie. Kolejna książka, książka elektroniczna, to był audiobook Kozioł ofiarny Daphne du Maurier. Ja z francuskim to mam tyle wspólnego co nic, więc jeżeli wypowiedziałam źle nazwisko, to oczywiście Was przepraszam. Książka, która, też chyba o niej wspominam, tak mi się wydaje, że o niej wspominam. Mamy tutaj historię dwóch mężczyzn, tak naprawdę jednego, który jedzie sobie na wakacje, jest profesorem, nie profesorem, wykładowcą języka francuskiego, ale sam pochodzi z Anglii i pojechał na wakacje właśnie do Francji. No i nie jest on za bardzo zadowolony z życia, jest dość samotny, nie ma rodziny, nie pamiętam ile ma, 30 parę lat, 40, nie jest to jakoś bardzo istotne. No i na tym wyjeździe, kiedy już ma wracać do swojego kraju, spotyka innego mężczyznę, który wygląda dokładnie tak jak on. No i spotykają się na kolacji. Traf chce, że ten drugi mężczyzna go wykorzystuje, podmienia swoje rzeczy, swoje ubrania i tak dalej i zamieniają się tożsamościami. No i już dalej Wam nie będę mówić, żeby Wam oczywiście nie spoilerować fabuły. Jeśli chodzi o moje odczucia do tej książki, podobała mi się. Na początku tak trochę nie wiedziałam, o co chodzi, myślałam, że to może będzie bardziej jakaś filozoficzna historia, że może coś się tutaj będzie bardziej kryło za tym. Koniec końców, do samego prawie końca mi się podobało. Niestety zakończenie mam wrażenie, że się urwało tak. Może ja mam jakieś takie pociągi, żeby tych naszych bohaterów jakoś tak bardziej przeharatać, żeby się gorsze rzeczy w książkach działy. Ja takich rzeczy oczekuję w książkach trochę. No i zakończenie powiedziałabym, że mi się nie podobało i przez to ta książka niestety moim ulubieńcem nie będzie, ale tak, żeby sobie posłuchać, jeżeli lubicie właśnie takie obyczajówki, to myślę, że Wam się ona spodoba. Kolejna książka to jest książka, o której Wam mówiłam też na Instagramie w trakcie live'u z moimi książkowymi koleżankami. Ja już się śmieję, ale śmieję się dlatego, że ta książka ma po prostu fajną okładkę i książka nazywa się Minia z Warsaw, Magdalena Kozak. Tutaj oczywiście macie okładkę. To jest książka, którą znalazłam na Legimi przypadkiem. Jak sobie szukałam właśnie czegoś do posłuchania, to Legimi chyba stwierdziło, że ja lubię fantastykę i mi to podrzuciło. No i na Legimi wyświetla mi się ta okładka, gdzie mamy Pałac Kultury. No zresztą widzicie, tak? Macie Pałac Kultury, Smoka i Czarodzieja. I ja sobie myślę, oho, co to będzie? I chyba w opisie tej książki właśnie jest coś takiego, że do Warszawy przyjeżdża, tak przylatuje w sumie na smoku albo się pojawia jakiś czarodziej i przejmuje Warszawę, oznajmiając, że teraz to będzie jego terytorium, jego twierdza, tak? Pałac Kultury. No i macie się ludu cieszyć. No i on tam trochę przez tą magię, którą ma, przemienia tą Warszawę, że ludzie na przykład mają inne ubrania, właśnie takie typowo fantastyczne. No i ten nasz główny bohater, poza tym czarodziejem, jest informatykiem w Urzędzie Miasta w Warszawie. I on jest też takim trochę pasjonatem pisarstwa, coś tam sobie amatorsko pisze, jakąś historię. Więcej Wam nie będę zdradzać, jeżeli byście chcieli kiedyś tą książkę przeczytać, to można powiedzieć, że później mamy jakby dwie równoległe historie, właśnie tego czarodzieja w tej Warszawie i tego naszego informatyka, który pisze tą książkę i jakby jesteśmy w tej książce. Później to się wszystko łączy w jeden pomysł i doceniam tą książkę za pomysł, ale niestety brakuje mi w niej tego czegoś. Albo humoru jakiegoś ciekawszego, nie wiem. Ogólnie dałam jej dwie gwiazdki, ale teraz sobie tak myślę, że dałabym trzy. Strasznie mi się nie podoba to, że nie można na przykład na Legimi, nie na Legimi, na Goodreadsie dać 2,5 albo tam 3, trzeba by to było pisać w komentarzach, a to wiadomo, że nie wszyscy czytają.
Tak, myślę, że też popatrzyłam na tę książkę przez pryzmat wszystkich książek, które mi się w tym miesiącu udało przeczytać i dlatego ją tak trochę nisko oceniłam. No niestety nie jestem nią zachwycona, ale tak do posłuchania, jeżeli byście chcieli i z ciekawości sobie przejrzeć, no to oczywiście Was zachęcam, żeby się z nią zapoznać. I ostatnia książka, o której bym chciała w tym filmie Wam powiedzieć, to już sobie tutaj zamknę, jest książka, o której też Wam mówiłam właśnie w filmie 12 książek na ten rok, z polecenia mojej właśnie książkowej koleżanki Mroczna materia Blake'a Croucha i tę książkę oceniłam na 5 gwiazdek. Jest to science fiction i ona jest dość krótka, bardzo szybko mi się ją czytało, ja też ją czytałam właśnie w e-booku na Legimi. Wow! Chciałam jej dać na początku 4 gwiazdki. Mamy tutaj historię mężczyzny, który pewnego dnia orientuje się, że tak jak właśnie też jest upowszechniona taka recenzja krótka albo opis fabuły, że jego żona nie jest jego żoną, a jego dziecko nie istnieje. I o co chodzi? Też rozmawiałam właśnie z moimi koleżankami książkowymi i one też powiedziały, że ta historia dla fanów science fiction nie jest dobra, bo ona jest dość prosta, ale właśnie dla osób, które są niezaznajomione z tym gatunkiem, które dopiero zaczynają swoją przygodę z nim, to ta historia będzie genialna i właśnie u mnie się to sprawdziło, bo ja dopiero raczkuję w science fiction i tutaj mamy bardziej, jest ten wątek taki naukowy, ale jest też więcej takiej trochę przygody, właśnie taki trochę thriller, może nie thriller, ale wiecie o co chodzi, jest więcej akcji po prostu, więcej takich przygodowych elementów, co mi się bardzo podobało, a w pewnym momencie jest taka scena, albo później jakby kolejne sceny, gdzie ja po prostu miałam, czytałam to chyba o 2 w nocy, pamiętam, bo tak się wciągnęłam i tak chciałam czytać i właśnie ta scena się pojawiła, gdzie aż miałam takie ciarki, aż się tak wystraszyłam, w ogóle ciemno było w domu i tak wow. No nie jest to jakoś mega straszne, jak wiecie, tam nie ma jakichś potworów, czegoś takiego, ale tak psychicznie po prostu się człowiek wystraszy. No, bardzo fajne uczucie, polecam się tak wystraszyć. I wtedy moja opinia o tej książce poszybowała do góry, stwierdziłam, że absolutnie daję jej 5 gwiazdek, bo naprawdę, naprawdę bardzo ona mi się podobała. I więcej o niej nie będę mówić, bo rzeczywiście ona jest dość krótka, Mroczna materia, polecam. Oczywiście wszystkie książki, które polecam, znajdziecie na dole w linkach do Empika, są to linki afiliacyjne, Wy macie taką samą cenę, jaką normalnie znajdziecie na Empiku, natomiast ja dostaję małą prowizję właśnie, jeżeli zdecydujecie się zakupić taką książkę. Czyli tak jakby wspieracie mój kanał. I myślę, że tym takim akcentem właśnie tutaj autoreklamy Wam podziękuję za to, że dotarliście do tego momentu. Jeżeli Wam się film podobał, to oczywiście zapraszam Was do skomentowania go. Jeżeli tu jeszcze jesteście, to do subskrypcji tego kanału i oczywiście do polubienia filmu, bo to zawsze zwiększa zasięgi. A ja jako twórca taki mały to się właśnie cieszę, że zasięgi rosną i że kanał się rozwija, bo to mi daje więcej energii do nagrywania i właśnie tu widzicie, że już mi energia rozsadza, więc tym pozytywnym akcentem kończę ten film, żegnam się z Wami. Na razie.